mogłem się znaleźć i być może dołożyć jakąś maleńką cegiełkę do gmachu wiedzy podzieja tego pięknego miasta, jak jest Sewock. Miasta, które pochodzi mniej więcej, jak już się okazało, rozumiem, z takich referatów wcześniejszych, więcej 600 rocznicę nadania praw miejskich. Najpewniej zaproszenie mojej osoby do realizowanego dzisiaj projektu wynika z tego, że przed 2 laty powoliłem pracę doktorską na Akademii Humanistycznej Aleksandra Gnieźtora Kutyzko, tutaj ukłony pana rektora. Praca dotyczyła dziejów miast guberni warszawskiej na przełomie XIX i XX wieku i w jej ramach, no, przyznaję, że w maleńkim stopniu, ale również w polu zainteresowania miałem, było również miasto, a potem osada sewicka. Ówczesna gubernia warszawska obejmowała takie większe miejscowości jak Łowicz, Skierniewice, Mińsk, wówczas Nowomińsk, Kutno i Włocławek. A w latach, początku lat 90. dołączono Płońsk i Pułmsk. Jeśli chodzi o, oprócz 21 miast, bo wówczas rozróżniono kategorię miast i obsad, oprócz 21 miast na terenie stołecznej gubernii na przełomie XIX i XX wieku znalazły się 43 tak zwane osady, wśród których był również Sewock. Chcę nadmienić, że promotorem pracy naukowej prowadziłem to profesor Janusz Szczepański, z największych znawców historii Mazowsza w XIX, początku XX wieku. Zaproszenie na dzisiejszą organizację wymieniono miejsce mojego zamieszkania, Wyszków. Rzeczywiście, szczerze mówiąc, to w największym stopniu to losami tego miasta jestem zainteresowany. Sądzę, że można by znaleźć jakieś podobieństwa między losami Wyszkowa i Sewocka. Też mam takie wrażenie, że niektóre z niuansów życia lokalnego, że te rozumie się lepiej w konfrontacji z innymi ośrodkami. O czym takie też mam wrażenie, że niektórzy historycy dziejów lokalnych zapominają. Warto też zauważyć, że od początku wieku XIX Wyszków i Sewock łączy jedna z najprostszych dróg bitych w Polsce. 20 parę kilometrów w prostej linii. Także może warto to odnotować. Autor ma świadomość, że w kilkunastominutowym wystąpieniu nie można jedynie zdobyć się na jakieś zarysowanie zagadnień, przedstawienie wybranych wątków planowanej publikacji, o czym już była mowa, tam pewnie aparat naukowy będzie można zawrzeć. Sewock wyraźnie, jeśli chodzi o lokalizację, to wyróżniał się malowniczym położeniem, o czym już była mowa. Wody Bugu płynącego z Ukrainy, Narew, która zbierała wody z Podlasia, Podlasie historycznie przynajmniej przez pewien czas należało do Litwy. Położenie geograficzne niewątpliwie miało wpływ na sytuację miasteczka na przełomie XIX i XX wieku. Choć w wyniku wybudowania dróg bitych to znaczenie mniejsze niż dawniej miały szlaki komunikacji rzecznej, jednak nadal w XIX wieku rzeki były wykorzystywane. Chcę tutaj przytoczyć, zacytować wypowiedź z połowy wieku XIX. Ona dotyczy Bugu, ale jak można ją odnieść do Sewocka. Na wiosnę miły jest widok na tysiące przesuwających się statków ze złocistą pszenicą, plonem Wołynia, tratew, drzewa, spieszących do Bałtyku. Koniec cytatu. Sewock, jak wiadomo, stanowił dla wypraw pisackich jakiś ważny węzłowy punkt. Z pewnością nieprzypadkowo autorzy grafiki, jeśli chodzi o zaproszenie na dzisiejszą konferencję, to wybrali jako tło tego zaproszenia zdjęcie z początku wieku XX, które przedstawia nagromadzenie tratew z balami drewna w okolicach Sewocka. Podstawowe pytanie dla historyka przy analizie
danego tematu dotyczy bazy źródłowej. Jeśli Państwo pozwolicie, to ja tutaj chcę Państwu przedstawić kilka ilustracji, których są źródła wyjęte najczęściej z archiwów, czasami z publikacji. Publikacji nie przesadnie mocno dostępnych, bo to zwykle trzeba, to nie są rzeczy takie, które można gdzieś tam w internecie znaleźć najczęściej. No, wymaga to trochę jakby zabiegów, żeby takie dokumenty posiąść. W Serock, jeśli chodzi o pozostałości źródłowe, to no, nie wyróżnia się jakoś specjalnie na korzyść od innych podobnych ośrodków. Dokumentacja wytwarzana w omawianym okresie przez miejscowe organa władzy publicznej. Do lat 60. był to magistrat miasta Serocka, a potem zarząd gminy Zegrze i miejscowe władze gromadzkie. Te akta uległy zniszczeniu. Jest to raczej sytuacja typowa, dotyczy prawie wszystkich miast. Rzadko zdarza się, żeby miasta miały dokumentację taką, która byłaby no, w jakiś sposób kompletna, czy jakaś wyraźnie zaznaczona. To, że nie ma tych akt, to moim zdaniem, to, że doszło do destrukcji tych akt, to poza wszystkim innym, poza tym, że to na pewno wojny na to wpłynęły, to duży wpływ na to niewątpliwie miało to, że po 1918 roku to dokumenty rosyjskojęzyczne, a nie z przełomu XIX i XX wieku były rosyjskojęzyczne, że te były raczej lekceważone w czasach, kiedy już była polska administracja, nie zawsze jakby może tak jak dziś byśmy powiedzieli, z należytym uszanowaniem traktowano dokumentację tego typu. Na tym tle wyjątek stanowią akta stanu cywilnego, ale tutaj wiem, że kolejny referat będzie dotyczył tego zagadnienia, także nie chcę tutaj chodzić. Wiem, że jeśli chodzi o akta stanu cywilnego, one są w dużym stopniu kompletne, wytwarzane przez parafię, tutaj serocką, oraz przez gminę dla potrzeb okręgu górniczego. Tutaj macie Państwo co ten czas dokumenty, tu próbować jakieś datowania określać. One są, nie przywołuję tutaj dokładnie ich publikacji, na pewno będzie możliwość, żeby dokładnie są wyjęte z różnych archiwów. To jest akurat z Agadu po polsku, no, bo dokumentacja do lat 60. była w języku polskim. W większym stopniu zachowały się akta dotyczące polskich poszczególnych miejscowości lub określonych segmentów życia publicznego, wytwarzane na poziomie władz centralnych, to znaczy w ramach do lat 60. tzw. Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych po polsku, to jest przykład takiej dokumentacji. A od końca lat 60. dokumentacja była już tylko w języku rosyjskim. Tu mam przykład takiej dokumentacji dwujęzycznej, koniec lat 60. Przejściowo na tego typu dokumenty jakby zezwalano, tego typu dokumenty były w obiegu. Jeśli chodzi o Serock, to dodatkowym problemem jest to, że Serock zmieniał wraz z powiatem putuskim przynależność administracyjną. I w drugiej połowie wieku XIX to aż w trzech różnych guberniach był. W guberni płockiej od reformy, która była pod koniec lat 60. to był w guberni wążyńskiej, a potem w guberni warszawskiej. Na przykład praktyczny problem dla historyka jest taki, że dzisiaj dokumenty, bo zachowały się częściowo, zachowała się dokumentacja wytwarzana dotycząca miast i miasteczek, no to dokumenty są rozproszone. Teraz dokumentacja rządów gubernialnych, która to dokumentacja dotyczyła Serocka, to dokumentacja jest między innymi w Milanówku, Płocku, Białymstoku. Liczne informacje można znaleźć w publikacjach z tamtej epoki. Tu są jakby przykłady wzięte akurat z tak zwanych pamiętnych kniżek i abzorów, które były wytwarzane przez carską administrację. No, problem jest z dostępnością do tego typu materiałów. One są niekompletne. Tutaj na przykład dowiadujemy się, jak to w Zegrzyńskiej, w
gminie chodzi o jarmarki, prawda? Także no tutaj jak widzimy taką kolejną jakby barierą, jeśli chodzi o poznawanie dziejów Serocka, to jest ta bariera języka, prawda? Że tutaj no, no nie ma rady, język rosyjski trzeba jakoś tak w jakimś stopniu przynajmniej takim podstawowym posiąść. Mogę tylko zauważyć, że jest pewien problem. Problem taki, że dla każdego, kto zajmuje się chociaż cokolwiek dziejami tego okresu, to wiadomo, że takim podstawowym źródłem to są wyniki spisu powszechnego rosyjskiego publikowane z roku 1897. Problem polega na tym, że jeśli chodzi o osady, w tym o Serock, to tamtych osad w ogóle nie widać. Bo ta dokumentacja jakby daje wgląd w miasta, w gminy, ale no niestety nie można oglądać osad, że tak powiem, w sensie no nie jest ona jakby wyspecyfikowana i odniesiona do osad, w tym do Serocka. Także no tutaj lekkie problemy są tego typu. Oczywiście można sięgać jak najbardziej do prasy lokalnej, tutaj na przykład Echa Płockie, Łomżyńskie, Gazeta Kutuska, która później ukazywała się, ale jest też trochę tych informacji rozproszonych w prasie warszawskiej. Zwykle te główne dzienniki miały taki dział jakby wiadomości z prowincji. I tam no, oczywiście to jest mrówcza praca, bo trzeba jakby prześledzić całe roczniki, żeby spróbować namierzyć jakby jakieś informacje z Serocka, ale zobaczycie tutaj Państwo, jeśli tylko wystarczy mi czasu, to jakieś takie maleńkie ślady. No rozumiem, że z tym czasem pewnie będzie problem. Jak już powiedziałem, jeśli chodzi o powiat kutuski, to powiat kutuski zmieniał wielokrotnie lokalizację. Tutaj macie Państwo fragment takiej mapy, która to jest z jednej z pamiętnych kniżek, już wówczas jeszcze w guberni łomżyńskiej, prawda? Widzimy na obrzeżach guberni łomżyńskiej, a Serock był na obrzeżach tych obrzeży, prawda? To znaczy, że Serock był zlokalizowany jakby na samej granicy tego powiatu. Jeśli chodzi o te zmiany, to jest to między innymi z tego sprawa znana, że na przełomie wieku XIX i XX, w latach 90. władze carskie zdecydowały się przyłączyć powiat kutuski, w tym Serock, odłączyć od guberni łomżyńskiej, przyłączyć do guberni warszawskiej. I no, wszyscy zachodzą w głowę dlaczego, a trzeba wiedzieć, że carska administracja była bardzo skostniała i nie skora do tego typu zmian. Na pewno jakieś poważne powody musiały za tym stać. Moim zdaniem, i tu pewnie koledzy, którzy zajmują się na przykład dziejami twierdzy zegrzyńskiej, potwierdzą, że to mogło mieć związek. Chodzi o to, że władze carskie wówczas realizowały ambitny projekt budowy twierdz na linii Narwi, między innymi Zegrzu, rozbudowywały umocnienia. I chodziło o to, żeby, a te znowu już były związane z Warszawą, chodziło o to, żeby ten okręg pewnie silniej ze stolicą powiązać. Stąd ta decyzja o przeniesieniu całego powiatu do guberni warszawskiej, żeby bliżej być, jeśli chodzi o możliwość decydowania w tym względzie. Ja, jeśli byście Państwo pozwolili, to tutaj Państwu teraz, rozumiem, że czasu jest za mało, to ja to jakby tak sygnalnie przytoczę, czego można dowiedzieć się ze źródeł. Tutaj jest ten moment, który jest szczególnie ważny. 1870 rok i władze carskie dokonały wówczas, no to Polacy to może by powiedzieli, jakiejś rzezi miasteczek, to znaczy 3/4 miasteczek, 3/4 miasteczek straciło prawa miejskie. To takie coś się stało zaraz po powstaniu styczniowym. I tutaj jest akurat taki jakby wyciąg z decyzji. Jest ona tutaj datowana. Tu akurat Wyszków z Serockiem w tym samym momencie traciły prawa miejskie. Jakby zwraca uwagę to, że od decyzji do opublikowania to jakby czas był dowolny. Ja tylko zwracam uwagę na to. W podpisie jest senator Sołowiew. Orzecz jest ten, że ten człowiek później otrzymał, może za zasługi, żeby ruch polski i polską niepodległość ograniczać, to otrzymał majątek Wyszków. Folwark w Wyszkowie to należał do Sołowiowu. Później, niekoniecznie zgodnie z rosyjskim prawem, przejął ten majątek na rzecz swojej rodziny. Serock, tu jest mapa z 1900, niemiecka, prawda, z rosyjskimi i w tym łacińską czcionką nazwami. Jak najbardziej mapy mogą być też źródłem informacji.
Ja, bo tutaj była mowa o wizytach władców. Rozumiem, że był w Serocku król, czy książę Królestwa Polskiego, a król Saski, ale był car. Tutaj jest opis jego wizyty, znaleziony w prasie warszawskiej. Chyba tak za mocno w obiegu to ten opis nie był. Może on też tutaj jest napisany w taki sposób, że trzeba było pisać oficjalnie, prawda? Także tutaj tej wazeliny trochę było, ale no tak wówczas pisano. Ale cokolwiek powiedzieć, fakt jest taki, że car był osobiście w Serocku i faktem jest, że widz czytał go Maciej Radziwiłł. To jest znane pewnie tutaj koledzy zajmują twierdzą Segrzyńską, wiedzą, że to i pewnie nie bez powodu wita. Ja jeśli może tutaj rozumiem, że już mam takie zalecenie, żeby jeśli to możliwe to kończyć, to ja tutaj informuję, że tu są inne takie różne smaczki, które można znaleźć w prasie. Tu jest z Gazety Świątecznej, a wcześniej wydaje mi się, że super tekst na temat Serocka, jak to było, jakie problemy były, że zobaczcie, że tu się okazało, że posadzono drzewka, no i potem był problem z tym, bo no tak było, takie były czasy rzeczywiście. Ja już zmierzam w końcowi, tu jakby podaję takie przykładowe jakby cytaty, które można znaleźć w prasie. Gazeta Świąteczna, jest na przykład takie wydawnictwo raczej znane, ono jest ale myślę, że jest tutaj super jakby sformułowania co na temat Serocka. To można brać te cytaty jako gdzieś tam, jako dobrą ilustrację. Narodowców. No, rozumiem, że w tej publikacji, jeśli chodzi o społeczność żydowską, to jest oddzielny temat. Tutaj są akurat, to jest fragment takiej publikacji, zdaje się, obecnego tutaj pana Czapa, prawda? Także tylko pochwalić, że takie zdjęcia udało się namierzyć, bo na przykład z Wyszkowa nie ma takich pokazowych zdjęć. Ja, proszę Państwa, generalnie to nie chciałbym tutaj przedłużać, chcę tylko powiedzieć tyle na koniec, że tak, Serock chyba specjalnie od innych tego typu ośrodków się nie wyróżniał. Warto odnotować, że ta epoka, o której ja mówię, to jest epoka, która już jakby odchodzi do historii, w tym sensie, że no, biologicznie już zegar jakby wygasł tych osób, które wówczas były aktywne. I to teraz tę epokę my, historycy, bierzemy, jakby stajemy się tej epoki piastunami. Na pewno jest dużo wyzwań, ale jeśli chodzi o dzieje Serocka, innych miast, ja wiem, że to nie jest temat taki zbyt popularny, ale to jest rzecz chyba cenna, warto się tym zajmować. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim za dyscyplinę czasową, ale także za to, że jako regionalista pan dr Adam Mickiewicz zwrócił uwagę na rzecz bardzo ważna, na szukanie najmniejszych nawet śladów miejscowości, jej historii, bo to z tego właściwie się buduje potem wizerunek pewnego okresu. Także bardzo dziękujemy za to, że pokazał pan pewne spojrzenie na historię Serocka poprzez źródła archiwalne oraz prasę, co jest niezwykle cenne zarówno dla badaczy, jak i dla miłośników miasta, regionu, którzy mogą sobie jakby poszerzyć swoją wiedzę, zaglądając do różnych źródeł dotyczących wieku XIX.